Dzień dobry, drodzy widzowie. I dzisiaj kolejny, po raz kolejny spacerujemy. Ja tylko obudziłem się, jak zawsze, o 8 rano, no i idziemy razem z wami do jakiegoś, nie wiem, podwórka, jeszcze coś, bo wiecie co? Polska jest taka, że mnie nawet po prostu nie potrzebuje, ja nie potrzebuję ten scenarii tym pisać. Jeśli chodzi o podwórkach albo o coś takim, tak? Takim. No i ja po prostu mogę przejść do, nie wiem, tam jakiegoś podwórka i zacząć nagrywać, bo wszystko mnie tam dziwi. No i na końcu tego odcinka znajdziecie, opowiem dwie wiadomości, które bardzo, bardzo pozytywne dla was, moi drodzy widzowie. To niezwykłe wiadomości, to coś niesamowitego. No i patrzcie, takie rzeczy bardzo dziwią mnie. Tutaj można napić się wody. Tutaj można wlewać wody w butelce, tak? Do butelce, w butelku. Tutaj pies twój lub kotek może ten napić się wody. Co też bardzo ciekawe. Tylko w Polsce po raz pierwszy zobaczyłem, że ktoś pomyślał o tych zwierzątach. Bo w Rosji nie mamy tego. Oprócz Moskwy i Petersburgu. Chociaż chyba tam też nie ma. A tutaj po prostu można wlewać wody do dużych tych butelek lub coś takiego. I jeśli dla Polaków to już jakby codzienność, to mnie do tego czasu wszystko już dziwi. Ale jestem tu w Polsce już dwa lata. No i ja naprawdę nie wiem, dlaczego w Rosji. Jeśli w parkach na przykład jeszcze można gdzieś, nie wiem, tam w dużych miastach znaleźć tej wody, która ta konstrukcja nie będzie działać, to tu wszystko działa i plus jeszcze o zwierzątach ktoś pomyślał. To po prostu niesamowite dla mnie. I to patrzcie, od razu też. Jak powiedziałem, nie trzeba żadnego scenaria. Ja po prostu patrzę na coś i od razu chcę to porównać, bo nie mamy takiego. Patrzyliśmy na ten samochód, taki specjalny, który ma sprzęt dla tego, żeby sprzątać, tak? Ulicy, tam coś takiego. No i co ja chciałbym powiedzieć? Moja matka pracowała w takiej firmie, jakby w takiej, w sensie, że oni robili takie same rzeczy, pracowali w taki sam sposób. Sprzątali tam wszystkie ulice, ale moja matka była takim człowiekiem, który ona miała takich ludzi, którzy mówiła, ty sprzątasz tu, ty sprzątasz tu i tak dalej. No i jakby ona zawsze to jakby pracowała tam, nie wiem, 13 lat. No i to naprawdę, naprawdę wygląda w inny sposób tu. Tutaj, a teraz. Zobaczyliśmy ten samochód. W tym samochodzie wszystko to, co trzeba dla tego, żeby sprzątać tam, nie wiem, ulicy, tak? W Rosji u mojej matki w pracy było tak, że oni sami trzeba było jakby mieli piwnicy, w tej piwnicy było wszystko, oni mogli dostać z tej piwnicy to, co trzeba dla tego, żeby sprzątać i szedli po prostu pieszym piechotą do tego podwórka, który trzeba sprzątać. Tak samo oni mieli tak samo różny tam traktora, chyba tak, ten traktor i wszystko to, co w tym i ten traktor mógł po prostu te wszystkie rzeczy też przywieźć do nich, tak? Ale z jakiegoś powodu on to nie robił. I to pierwsza rzecz. Tylko jeszcze pogadamy o tym, to bardzo duża różnica. Ja nie wiem, dlaczego u nas wszystko to robią ludzie po prostu, nie transport. Tak samo, co chodzi o tej pracy, tak, komunalnej. Tak ona się nazywa w Rosji, jakby służba komunalna. Zazwyczaj w tej pracy pracują ludzie, takie alkoholiki, którzy bardzo lubią pić wódkę, piwo, wino
i oni po prostu nie mają na to pieniędzy, żeby jakby mieć, oni idą do takiej pracy, bo nie trzeba żadnej żadnego doświadczenia dla tego, żeby pracować na takim stanowisku. I po prostu możesz wrzucić te rzeczy, wziąć te rzeczy i zacząć sprzątać ulicę. I to jakby nie ciężko. I nie trzeba gdzieś tam szkolić, nie ma żadnego szkolenia, po prostu zaczynasz i tyle. Jakby nic, nie ma żadnych problemów z tym. Dlatego ludzi od razu, oni po prostu jakby przychodzą i zaczynają. Po pierwszym zarobku, po pierwszym miesiącu, oni zaczynają bardzo dużo pić, no, alkoholu, i od razu nie przychodzą do pracy, a mogą nie przejść jeden dzień, drugi, potem przyjdą, no i ich nie mogą jakby zwolnić, bo nie ma żadnej zamiany, jakby na te stanowisko nie dużo ludzi chcą iść. No i te ludzie, alkoholiki, o tym wiedzą, no i oni chodzą do pracy wtedy, gdy oni chcą. Z tego powodu chyba wiecie, że w Rosji bardzo dużo śmieci na ulicach. I chyba to też jakby tak samo i z tego powodu też bardzo dużo śmieci na ulicach. Bo kiedy nie masz na przykład ludzi, którzy sprzątają to, a jeszcze oni piją alkohol codziennie i oczywiście nie ma żadnej zmiany jakby dla nich, to kto będzie te ulice sprzątać? Nikt. No i oczywiście zarobki tam też bardzo małe. Oni nie zarabiają dużych pieniędzy, ale wystarczy dla tego, żeby żyć i pić. No i oni to robią. Pamiętajcie, że ja kiedyś mówiłem o tym, że no za chwilę zaczniemy gadać o drzwiach i drzewach. No zacznijmy, bo ja wtedy nie żartowałem, bo to naprawdę też bardzo wielka różnica. Wiecie co? W Rosji z jakiegoś powodu oni wymyślili siebie jeszcze w Związku Radzieckim, że jeśli... jak się to nazywa? Biała taka, nie farba, a izwieść. Вот tutaj napisane coś, co to jest. I w Rosji tej białej izwieściu oni wszystko malują, wszystkie drzewy. Вот na przykład do, no gdzieś na przykład tam, do tego na przykład lub tu. Вот w taki sposób wszystko będzie pomalowane. I to oni robią z wszystkimi drzewami w kraju w ogóle. Ja nie wiem, po co oni to robią. Jak oni mówią, jakby władzy, to trzeba dlatego, żeby jakieś tam te murawi, żuki różne nie zaczęli zniszczać drzewo. Ja nie wiem, dlaczego w innych krajach murawi, żuki to nie robią. A tylko w Rosji to robią. Chyba, i to też urbaniści też rosyjscy mówią, no dlaczego to państwo robią? Jakby, co, no to nie w taki sposób działa, no. No i oni mówią, że nie, to w taki sposób działa, robiliśmy to i będziemy robić. Patrzcie, ja kiedy tutaj patrzyłem na te drzewy, ja po prostu patrzyłem na to, pomalowane nie w taki sposób, biały czy nie. No i oni nie pomalowane. No i ja od razu byłem szokowany z tego, że naprawdę, co tutaj te drzewa nie będą jakby ten umierać, jakby nikt ich nie zniszczy tu, bo oni nie mają tego białego tego. No i to jakby wygooglowałem i jakby znalazłem informację, to oni jakby nie powinni to robić ludzi. Ale tylko w Rosji to robią. No i w krajach byłego Związku Radzieckiego, ale nie we wszystkich już. Ale Rosja, nie wiem, chyba do końca ona będzie to robiła. Bo ja jestem w szoku. Malują to, malują drzewy, wszystko malują, ale wygląda Rosja biedny. Chyba to nie działa. No i oczywiście bardzo, bardzo mi się podobają takie podwórki, kiedy tutaj
też nie pamiętam, jak się to nazywa. Bardzo dużo zieleni, tutaj też trawa wykoszona, kiedy to trzeba, tutaj różne ogródki, bo wszystko to jakby wygląda takie, wiecie co, jakby wygodnie tutaj mieszkać, jakby cicho i tych ptaków duży, kiedy tylko obudziły się i z tego powodu, że tutaj drzewy, zieleni duży, takie zaczynają tutaj coś tam śpiewać, no i to fajnie, nie? A w Rosji nie wiem dlaczego, tak, mamy tam drzewy, które po prostu jeszcze tutaj od początku świata chyba oni to jest, są i no i jakby nikt o nich nie dbają, tylko wiecie co oni robią? O, dzisiaj będziemy o tych drzewach mówić. A oni po prostu, kiedy skończy się zima, w ostatnich dniach zimy, rosyjscy te służby państwowe po prostu zniszczają вот te rzeczy, nie wiem, wietki, jak to powiedzieć. I potem w całym kraju my mamy takie drzewy, jak taki pni duży, na których nie ma nic. Po prostu jedziesz sobie po, na przykład, tam, nie wiem, miastu, no i masz takie drzewy zniszczone wszędzie. I to ja nigdy nie rozumiałem, dlaczego. Urbaniści też mówią, no dlaczego to robicie? O, i państwo mówi, że no tak, tam coś tam, ktoś ich tam, murawi, te żuki będą zniszczyć. I my dlatego, żeby oni nie zniszczyli, sami ich te drzewy zniszczyli. Ja jestem w szoku. Tak samo jeszcze pogadamy o drzwiach, jak powiedziałem wcześniej, bo to nie żart. W Polsce wszystkie drzwi, które jakby są w tych budynkach mieszkalnych i nie tylko, mają tutaj szkło. Tu szkło, tak? Tam też, no i jakby wszędzie. Jeśli na przykład, no taki stary budynek, coś tam wyremontowali i ten budynek, na przykład ta firma, który mają, nie wiem jak to powiedzieć, dbają o tym budynki, nie mają dużo pieniędzy, oni robią po prostu jakby takie małe okienko, ale mają to okienko, bo w Rosji, no to luksus. No i oczywiście to niebezpieczne. Na przykład, kiedy jesteś, no na przykład mieszkasz ty w tym budynku, w którym nie ma żadnego szkła. Mieszkasz sobie, mieszkasz, no i wychodzisz na ulicy wieczorem, zimą na przykład. Tam po 15 już nie ma w ogóle słońca, no i ciemno, i jeszcze jak zawsze nie działa ten światło na twoim podwórku. To codzienność. No i oczywiście, kiedy wychodzisz, nie wiesz, ktoś tam po tej stronie tej drzwi są czy nie, jakby ludzi jakiś tam, bardzo dużo było przestępstw, kiedy przestępca po prostu czekał na swojego, no na człowieka, no i zaatakował, kiedy on tylko otworzył drzwi, lub w budynek, lub i z budynka, kiedy wychodził. No i jakby to oczywiście niebezpieczne. Tak samo, kiedy tylko rozpoczęła się ta cholera światowa i wszyscy byli na tym karantynu i zamawiali na jedzenie, kuriery przychodzili do na przykład budynku, otworzyli drzwi, a tam już przestępca czekał na nich i jakby bił tam w twarz i mógł ten przestępstwo dostać jakieś jedzenie. No i oni w taki sposób robili. I zawsze to było to miejsce, w którym bardzo dużo przestępstw są. I teraz też, bo ja nie wiem dlaczego, mamy po prostu żelazne takie dwa drzwi w tych budynkach w Rosji. I nikt to nie jakby, nawet w Petersburgu i w Moskwie to jeszcze są. I nikogo to nie obchodzi. Tak samo, co chciałbym jeszcze powiedzieć. Tutaj, w Polsce, bardzo dużo ławek, chyba poprawnie powiedziałem, ławek na podwórkach. Bardzo dużo. W Rosji lub oni zniszczony, lub ich w ogóle nie ma. Wiecie, na czym polega problem? Jakby to nie dlatego, żeby no, dlaczego jakby ławka na podwórku, tak? No, matka z dzieckiem wyszedła, dziecko tam coś tam bawi się na tych placach.
A mama po prostu czeka na dziecko, tak, no i ona usiadła, może usiąść sobie tutaj na ławkę. Ale w Rosji na tych ławkach zawsze ty... O, patrzcie, przepraszam, patrzcie, jaki podwórek piękny. Tutaj budynek trzypiętrowy, tam jeszcze coś tam czterypiętrowy lub pięciu, nie wiem. I tutaj też, i tu taki, i cicho tu. I nie ma żadnych samochodów. No dobra. No i co? No i вот patrzcie na przykład, tak? Tutaj, o, ja tutaj już coś to też widzę. Tutaj na przykład ludzie, no mogą dziecki, tak, bawić się na przykład na tym placu zabaw, a tu matka może sobie usiąść, no i tam czekać na swojego tego syna, czy tam córkę. Ale w Rosji tutaj będzie spać jakiś tam alkoholik, po pracy lub po prostu bezdomny. Tutaj ktoś też będzie taki sam. Tutaj jeszcze mogą ten, wiecie co? Takie gopniki nazywają się oni, jakby ludzie, którzy zawsze możesz patrzeć na nich nie w taki sposób, w który trzeba, i oni mogą od razu zaczynać ciebie bić, lub oni szukają w twoich kieszeniach coś tam, ich bardzo dużo. No i oni bardzo lubią takie miejsca gdzieś tam usiąść i zacząć pić piwo i tak dalej. No i tutaj też wszędzie. No i oczywiście tu, jak widzicie, a i jeszcze tak, bardzo mnie to ciekawe, że tutaj jeszcze jakiś ten jest, żeby palić papierosy, bo tutaj jakby dzieci bawią się, a tutaj palą papierosy. Jakby dziwne, kiedy na przykład ojciec czeka na swojego dziecka i on tutaj pali papierosa, a wszystki ten smog idzie do dziecka i dziecko to jakby wdycha? Nie wiem. Ciekawe. Ale w Rosji też tego nie mamy. Nawet zwykłego śmietnika nie mamy tu. No i tutaj zawsze będą używać tylko alkoholiki lub bezdomni. Dlatego, no i to od razu niebezpieczne miasto. Niebezpieczne, głośne miasto będzie. Od razu. Tam jakieś gopniki, tutaj jakiś alkoholik i oczywiście ten podwórek już nie dla dziecka, a dla tych wariatów. No i tu w Polsce oczywiście, nawet kiedy wszyscy na pracę, dzisiaj środa, no i wszyscy pracują, nie ma żadnych ludzi, no i na przykład matka, która na przykład jest w dekret, nie wiem jak to powiedzieć, kiedy ona tylko ma dziecka nowego, przepraszam, mój język polski nie da rady, żeby to powiedzieć poprawnie, no i ona może wyjść i tutaj bezpieczna. W Rosji nie. W ten czas w Rosji na takich ławkach i tak dalej niebezpieczna, a wieczorem w ogóle. Ale zawsze mnie dziwiło to, że jak tutaj mogą inwalidy jakby przejechać, bo tam takie, wiecie, bardzo wysoko od razu, tam pomoga, trzeba pomocy, czego pomocy, żeby to zrobić. Też ciekawe. No zawsze to używają chyba nie dla inwalidów. Chyba tutaj inwalidy nie mieszkają w tym budynku. To chyba tu w tym budynku z dzieckiem ludzi. I z dzieckiem jeszcze można wyjść. Tu już mówiłem z tymi śmietnikami, że nie mamy takich budynków osobistych, żeby jeszcze... No ktoś tam ma w jakiejś tam, nie wiem, Moskwie lub w bardzo nowych takich budynkach, tam oni mają coś podobnego, ale oni mają w środku zwykłe po prostu śmietniki, nie mają tam segregacji śmieci. Oni teraz robią, wiecie co? Oni robią tylko dla butelek plastikowych i dla zwykłych śmieci. I tyle. Bo butelki plastikowe jeszcze można wrzucić, sprzedać i zarabiać na tym. No piękna jest Polska, co? Ja kiedy tylko chciałem wyjechać, jeszcze kiedy mieszkałem w Rosji, ja pytałem u swoich znajomych, no co sądzicie o Polsce tam i tak dalej. Może ktoś tam był, czy jakby spędzał jakiś czas tam. No i wszyscy mówili, że no co to, to jakby nie do Europy, jakby jeszcze bardzo długo do tej Europy, tej Polski, jakby tam nie ma żadnych
nie wiem, tam pięknych ulic albo coś takiego. No ja byłem jakby zaskoczony tym, że naprawdę jakby to jest jakby Unia Europejska, a wiecie co, w Rosji, jeśli mówisz, o, to Europa, jakby ta rzecz z Europy, to samochód z Europy, ta mebel IKEA z Europy. I to oznacza, że ludzie nie słyszą z Europy, ludzie słyszą, że jakby to zrobione idealno, to ten samochód jest idealny, ta IKEA jest idealna, jakby w taki sposób wszyscy, no, że to poziom jakości oczywiście jakby duży, jakby maksymalnie najwyższy, bo to Europa i to zawsze było tak w Rosji. Nawet kiedy jeszcze tym w Związku Radzieckim wszyscy już wiedzieli, że o, trzeba walczyć przeciwko Zachodu, trzeba walczyć i tak dalej, ale samochody i wszystkie rzeczy kupowali z Zachodu, bo wiedzieli, że tutaj jakość więcej i lepsze. No i tak to działa. No i ja byłem zszokowany z tego, że oni mówili, że jakby tutaj, no to Polska, to jest, tutaj jeszcze nie chodzi o Europę, o jakości europejskie. No i ja jakby, wiecie co, ja zauważyłem tą różnicę, co oni mówią i co ja zobaczyłem na YouTube, to coś tam, jakieś kłamstwo, nie? No i ja patrzę na to, jak to blogerzy ukraińscy lub rosyjscy mówią, którzy tu mieszkali lub mieszka teraz, nie wiem, do jeszcze wojny. Oni mówili, że patrzcie tu jak mnie w Rosji, patrzcie jakie tu budynki, jakie tu podwórki, jaki tutaj jakość dróg tych, no i w ogóle to nawet to Europa, patrzcie. No oczywiście Europa to znaczy, że wysoki poziom jakości. No i ja zdecydowałem, że to co Rosjanie mówią o Polsce w Rosji, no to kłamstwo i to zazdrość. Oczywiście, to po prostu na twarz patrzysz i od razu widzisz te zazdrości. No i ja zdecydowałem, że powinien na własne oczy to zobaczyć. No i zobaczyłem, no i teraz ja mówię to wam, że naprawdę to, co mówili w Rosji, to nie tak, jak tu w rzeczywistości. O! Pamiętam to słowo. No i tak to działa. Jestem w szoku. No i teraz porozmawiajmy o wiadomościach dla was, moi drodzy widzowie. Pierwsza wiadomość. Jak wszyscy wiecie, że ja mieszkałem w Gdańsku jeden rok, a potem przyjechałem do Warszawy i mieszkam tu już jeden rok i chyba jeden miesiąc, coś takiego. I w pierwszych dniach następnego miesiąca ja będę, ja mam podróż do Gdańsku, do Gdańska, no i będę tam dwie nocy. I oczywiście będę tam nagrywał odcinki. Jak w ogóle dla mnie teraz Gdańsk i chcę ja wrócić do Gdańsku albo nie. No i taki będę filmik taki podróżowy na tym kanale, no i jeszcze jakieś tam, nie wiem, porównanie i tak dalej. Napiszcie, byłoby to ciekawe czy nie? No i jeśli tak, to w przyszłości, tak, ja będę nagrywał dalej w innych miastach. Tak samo jak nagrywałem na ogólnym kanale. Więc to pierwsza wiadomość. Druga wiadomość jest taka, że ja nagrywam już ponad prawie miesiąc na tym kanale codziennie. I w sumie mamy 45 filmików w miesiącznie. No i zdecydowałem, że to za mało. Ja chcę w następnym miesiącu codziennie publikować na YouTube dwa odcinka. Pierwszy odcinek o 9 rano, drugi odcinek wieczorem, ale teraz jeszcze nie wiem dokładnie, no, w który czas, chyba o 16. Co myślicie o tych drzewach? Patrzcie. Dzisiaj taki drewniany odcinek z drzewa. Dlaczego ja w ogóle zdecydowałem tak zrobić? Bo ja zauważyłem, że ten kanał drugi bardzo jest ciekawy dla was, bo na przykład ja, kiedy tylko zacząłem jeszcze raz z powrotem prowadzić ten kanał,
ja zauważyłem, że kiedy ja po prostu spacerowałem i pokazywałem te ulice dla was, to było bardzo ciekawe i już za 13 dni oglądało ten odcinek 100 tysięcy ludzi na tym małym kanale. Ja teraz nie mam takie wyświetlenie, jakby rzadko mam takie wyświetlenie na ogólnym kanale. No a tutaj dla was to bardzo ciekawe było. No i tak samo różne rzeczy. No i zdecydowałem, jeśli dla was to ciekawe, to dlaczego ja nie mogę nagrywać więcej filmików, tak? No i w ogóle będę, wow, taki latają. No i w ogóle będę miał 75 odcinków co miesięcznie. No nieźle, nie? Spróbujemy. Ja chcę powiedzieć, że ja spróbuję to robić codziennie, jakby na drugim kanale, co dwa odcinka, jakby codziennie, dwa odcinka codziennie, ale to będzie następny miesiąc, a dalej zobaczymy, jak to będzie dla YouTube'a, dla mnie i dla was, drodzy widzowie. Będziecie mieli czas na to, żeby to wszystko oglądać, czy nie? Będę to YouTube'u, jakby algorytmom YouTube'a to będzie lepiej niż ciężkie, to będzie czy nie? No i dla mnie, będę ja miał czas na to, czy nie? Ale następny miesiąc zrobimy dwa odcinka codzienne, no i będziemy patrzeć na sytuację. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmiku, no i następny o 9 rano jutro. Do widzenia.